Spacerując po kartkonoszach można czasem spotkać niezwykłą postać, starca odzianego w długie szaty podpierającego się sękatym kijem. Jego mość to liczy rzepa, znany także jako rzepiór czy duch gór. Dawniej wierzono, że jest on demonem, który nawiedza szczyty, niosąc zgubę zbłąkanych wędrowcom. Obecnie nobliwy starzec nie wzbudza już niepokoju mieszkańców i turystów. Wręcz przeciwnie. Jeśli wierzyć lokalnym legendom, liczy rzepa to troskliwy opiekun roślin i zwierząt. Ma też wiele serca i sympatii dla ludzi. Jeśli zboczymy ze szlaku i natkniemy się na niego, z pewnością nie zostawi nas w potrzebie, tylko wskaże drogę. Zespół domów wypoczynkowo-szkoleniowych HPR Porąbka Kozubnik, położony w Dolinie Potoku Mała Puszcza, dawniej stanowił duży, samowystarczalny ośrodek turystyczny z basenami, sauną, kręgielnią, a nawet salą kinową. Czasy świetności Kozubnika minęły razem z PRL-em. Budynki opustoszały i zaczęły niszczeć, a w czasowiczów zastąpiły duchy. Podobno można tam usłyszeć strzępki prowadzonych przez nie rozmów oraz dźwięki muzyki z dawnych lat. Malowniczy japoński archipelag tworzy 13 wysp, które zachwycają urodą i dziewiczym pięknem. Zaledwie 4 z nich są aktualnie zamieszkane. Dlaczego? Bo życie w tym rejonie to igranie ze śmiercią. Trzęsienia ziemi i erupcje wulkanów regularnie nawiedzają wyspy Izu. Mieszkańcy nie rozstają się więc z maskami gazowymi, które bardzo się przydają, gdy stężenie siarki w powietrzu nagle rośnie. Muszą też być gotowi do natychmiastowej ewakuacji, by nie podzielić losu przestępców, których w epoce Edo wysyłano na piękne wyspy, skazując ich tym samym na pewną śmierć. Riese, czyli olbrzym, to kryptonim niemieckiego projektu budowy podziemnych schronów, tuneli i dróg na terenie zamku Książ i Gursowich. Prace rozpoczęto w 1943 roku, a przerwano 2 lata później po klęsce Hitlera. Część sztolni i dawnych zabudowań przetrwała do dziś. Niektóre udostępniono zwiedzającym, ale w zamkniętych przed turystami tunelach dzieją się dziwne rzeczy. Podobno odwiedzającym te zakazane miejsca stale towarzyszy strach, a niekiedy udaje mi się dostrzec transporty jeńców wojennych lub rozpływających się nagle w powietrzu hitlerowców. Górnicze miasteczko w stanie Pensylwania niegdyś tętniło życiem. Wszystko zmieniło się w maju 1962 roku, gdy w jednej z opuszczonych kopalni wybuchł pożar. Początkowo sądzono, że ogień wkrótce się wypali. Okazało się jednak, że płomienie dotarły również do sąsiednich, czynnych kopalni. Praca pod ziemią stała się więc niemożliwa. I wszystko wskazuje na to, że pożar pod ziemią będzie trwał jeszcze jakieś 250 lat. Obecnie w centrali mieszka tylko 10 osób, reszta to duchy minionej epoki. Między Wenecją i Lido znajduje się opuszczona wysepka o mrocznej historii. To tam podczas plagi dżumy zsyłano ludzi z objawami choroby, by uchronić zdrowych mieszkańców przed zarazą. Dla chorych był to jednak wyrok śmierci. W XIX wieku powelią zamieniono w szpital dla psychicznie chorych. Podobno w latach 30. minionego stulecia władzę nad placówką objął lekarz, który z dala od ciekawskich spojrzeń miał prowadzić dziwne eksperymenty. W końcu jednak sam postradał zmysły i popełnił samobójstwo, skacząc z dachu starej dzwonnicy. I choć dzwon dawno wymontowano, okoliczni rybacy twierdzą, że do dziś można usłyszeć jego dźwięk. Później na wyspie otworzono szpital geriatryczny, ale i on został szybko zamknięty, jak wszystko na tej przeklętej wyspie. W pewnym indyjskim stanie, jakieś 21 km od wielkiego miasta portowego Sural, znajduje się plaża okryta złą sławą. Za dnia jest to całkiem przyjemne miejsce. Mieszkańcy i turyści ściągają tu, by cieszyć się słońcem i wypoczywać na brzegu Morza Arabskiego, ale po zmroku plaża pustoszeje. Co ciekawe, niektóre fragmenty nabrzeża pokrywa charakterystyczny piasek o barwie przechodzącej od jasnego brązu niemal do czerni. Gdy zapada zmrok, ciemne morze i równie ciemny piasek sprawiają upiorne wrażenie.
Przed laty właśnie to miejsce upodobali sobie żałobnicy, którzy wzdłuż plaży Dumas stawiali stosy i palili ciała swoich zmarłych. Dziś fizycznie nie ma już po nich śladu. Coś jednak zostało w tym miejscu. Wiedzą o tym właściciele psów, którym zdarza się spacerować po plaży w towarzystwie swoich czworonogów. Podobno zwierzęta zachowują się tu wyjątkowo nerwowo. Szczekają bez powodu, warczą, a czasem uciekają z piskiem, zrywając się ze smyczy. Nocą poza szumem fali wyjącym wiatrem słychać coś jeszcze. Ludzkie głosy, szepty, czasem śmiech. Zbłąkani wędrowcy mówili też o dziwnych światłach, które co jakiś czas rozświetlały ciemność. Znane są też przypadki osób, które postanowiły zgłębić zagadkę plaży Dumas i poszły po zmroku nad morze, a potem ślad po nich zaginął. Podobał się filmik? Śmiało komentujcie pod filmem i do usłyszenia w następnym odcinku. Pa, pa!